Nazwijcie mnie dinozaurem, ale nowe gry nie sprawiają mi już praktycznie żadnej przyjemności, przez co zdecydowanie chętniej sięgam po starsze produkcje, takie najlepiej sprzed 20 lat albo i więcej. Kierowany siłą nostalgii, postanowiłem zatem odświeżyć sobie bibliotekę kultowego PlayStation 2, próbując jednocześnie wzbogacić maszynkę Sony o kilka drobnych modyfikacji, dzięki czemu wciąż zachowując klimat i ducha oryginału, przystosowałem konsolę do współczesnych standardów, a całość procesu przedstawię wam w dzisiejszym odcinku. Cześć, jestem Czuk i zapraszam was do materiału o tym, jak poprawnie grać na PS2 w 2023 roku. Jako że premiera tego sprzętu miała miejsce niemalże ćwierć wieku temu, kupno nowego egzemplarza raczej nie wchodziło w rachubę, dlatego też na samym początku przez kilka miesięcy intensywnie przeczesywałem rynek wtórny w poszukiwaniu możliwie najbardziej ekonomicznej opcji zakupu przy zachowaniu dobrego stanu konsoli. Ostatecznie traf padł na super zestaw w wersji Slim oznaczonej serią SCPH-70004 i wybór ten był dość istotny, o czym oczywiście opowiem w dalszej części materiału. W trakcie rozpakowywania pudła i wyjmowania tych wszystkich akcesoriów, emocje wzięły nade mną górę, ponieważ już natychmiast chciałem podłączyć konsolkę do telewizora. No i tutaj pojawił się pierwszy zgrzyt. Oryginalne PlayStation 2 łączyło się z odbiornikami telewizyjnymi za pomocą kabla Composite, na którego to złącza bardzo rzadko umieszcza się gdzieś odpowiednie gniazda. I jako że mój sprzęt również takowych nie posiadał, musiałem poszukać rozwiązania, które pozwoliłoby mi przesłać, a następnie poprawnie wyświetlać obraz z konsoli na dużym, płaskim ekranie, albo też monitorze komputera. Jak się szybko okazało, na rynku nie brakuje różnej maści konwerterów i upscalerów, które oferują takie możliwości, a niemal każde z nich zachwalane jest w komentarzach konsumentów doskonałą jakością obrazu, bogatą funkcjonalnością czy też prostotą w obsłudze, co nie do końca jest prawdą. Obecnie prym w popularności wiodą dwa urządzenia, które przepuszczając sygnał konsoli przez różne filtry pozwalają uzyskać świetne efekty nawet na dzisiejszych odbiornikach. Pierwszym z nich jest RetroTINK 5 X Pro, który oferuje multum opcji zapewniających obraz zbliżony do tego, co można osiągnąć korzystając z popularnych emulatorów. Problem w tym, że jest to urządzenie bardzo drogie, oscylujące w granicach 1500 zł. Druga z możliwości w postaci OSSC jest z kolei nieco tańsza, ale za to bardzo ciężka w obsłudze i rekomendowana zdecydowanie bardziej zaawansowanym użytkownikom. Musiałem zatem odnaleźć tak zwany złoty środek, ponieważ po pierwsze chciałem sobie po prostu pograć, nie wydając na to jakichś kosmicznych pieniędzy, a po drugie miałem też świadomość tego, że wykorzystam to urządzenie do zgrywania gameplayów albo też prowadzenia retro streamów. No i udało się. Poszperałem trochę po forach tematycznych, gdzie w dyskusję pomiędzy zwolennikami OSSC i RetroTINKa co jakiś czas wtrącali się użytkownicy GBSC. W zależności od wersji, którą wybierzecie, jego ceny wahają się od 250 do 400 zł, a sprzęt ten oferuje podobne możliwości do wcześniej wymienionych przy zachowaniu prostoty konfiguracji i wygody obsługi. I nie jest to materiał w żaden sposób sponsorowany. Skrzyneczkę zakupiłem we własnym zakresie i nie zamierzam jej tu jakoś specjalnie zachwalać, no bo też nie o tym jest ten materiał. Natomiast szczerze mogę powiedzieć, że sprzęt ten po prostu daje radę. Żeby mieć jeszcze lepszy wgląd na cały obraz sytuacji, do mojego GBSC dokupiłem jeszcze tani konwerter za dwie dyszki, po czym rozpocząłem testy. Chińska wtyczka wpinana bezpośrednio do konsoli zadziałała natychmiast, bez jakiegokolwiek dostrajania, dając zaskakująco dobre efekty. Okej, w tym przypadku wyświetlany obraz był dość mocno rozciągnięty, co może być problematyczne, jeśli akurat wasz telewizor nie poradzi sobie ze zmianą jego formatu, a i ewidentnie były też widoczne brzydkie szumy, których nie szło wyeliminować. Jednakże, jak na taką niską cenę naprawdę nie ma co narzekać. W końcu w bardzo prosty i tani sposób blisko 20-letnia konsola ponownie wróciła do żywych i to już było naprawdę coś. Prawdziwa zabawa zaczęła się jednak dopiero wtedy, kiedy do zakupionego GBSC podłączyłem osobno nabyty kabel komponent, a następnie upskalowałem sygnał wyjściowy do rozdzielczości Full HD w formacie 4:3. Uzyskany w ten sposób obraz był zauważalnie czystszy, lepszy jakościowo i płynniejszy, ale przede wszystkim poddawał się dowolnemu skalowaniu w czasie rzeczywistym, korzystając z przeglądarki internetowej w komputerze lub smartfonie. Urządzenie w tym zresztą można sterować bezpośrednio z poziomu potencjometrów umieszczonych na obudowie, wybierając interesujący nas tryb, który dodatkowo wyświetlany jest na małym wyświetlaczu. Jeden z nich jest na przykład rewelacyjna funkcja wymuszania projektu
projekcję obrazu w trybie NTSC, a dodatkowo mój egzemplarz poza standardowym wyjściem HDMI posiada również wyjście VGA, za sprawą którego mogłem jednocześnie kierować sygnał zarówno do swojego laptopa, jak i monitora obok. A wszystko to z niemal niezauważalnym lagiem. Tańszy konwerter okazał się całkiem spoko rozwiązaniem ze względu na solidną jakość obrazu, ale raczej na tych mniejszych monitorach, no i przy grach nie wymagających większej precyzji ze względu na duży input lag. Podłączając natomiast GBS-C, w końcu poczułem się tak, jakbym grał te 20 lat temu. Ale dobra, powiecie teraz pewnie, chłopie, po co się tak męczysz i wydajesz ciężko zarobiony pieniądz? Odpal sobie emulator i po sprawie. No, nie do końca, bo żaden emulator nie da wam w sumie tego samego vibe'u, co odpalanie ulubionych tytułów na oryginalnym sprzęcie. Oczywiście jeszcze lepszym rozwiązaniem byłoby po prostu podłączenie czarnulki do niewielkiego telewizorka CRT, pod którego zresztą była ona pierwotnie projektowana, ale zapewne jak i u wielu innych miłośników retro, najzwyczajniej w świecie nie mam na to miejsca, a moja kobita zaraz by mnie pogoniła z domu wraz z tymi wszystkimi zakurzonymi gratami. Kiedy tylko problem podłączenia miałem już za sobą, zabrałem się za zwiększenie możliwości samej konsoli. Kwitnące zjawisko piractwa w Polsce jeszcze 2 dekady temu dość znacząco wpłynęło na kondycję laserów PlayStation sprzedawanych obecnie na rynku wtórnym. Co powiecie jednak na to, że w zależności od wersji czarnuli, jaką posiadacie, możecie uruchomić swoje ulubione pozycje z poziomu dysku twardego, a nawet pendrive'a. Właśnie takie i inne cuda umożliwia modyfikacja FreeMC Boot, którą umieszcza się bezpośrednio na karcie pamięci wpinanej do konsoli i bez problemu można ją nabyć w sklepach aukcyjnych bądź też wysyłkowych, na przykład ja za swoją dałem niecałe 30 zł. Softmod pozwala na uwolnienie pełni potencjału PS2, wyposażając ją w funkcję dodatkowego skalowania obrazu, instalowania emulatorów oraz odpalania fizycznie posiadanych kopii gry w wersji cyfrowej, nie męcząc przy tym nierzadko zajechanego już czytnika, przedłużając jednocześnie żywotność samych płyt. MC Boot pozwolił mi zatem na zamianę stosu zalegających wszędzie pudełek i wiecznej żonglerki nośnikami na wygodne i proste w obsłudze menu, w ramach którego uzyskałem natychmiastowy dostęp do całej swojej biblioteki. Aha, no i tak jak powiedziałem na początku, ważne jest również, jaką wersję Steam posiadacie, ponieważ nie wszystkie odchudzone modele będą kompatybilne z tą przeróbką. Generalnie posiadacze FAT-ów mogą spać spokojnie, bo tutaj nie występują żadne problemy, natomiast w przypadku PS2 najlepiej wyposażyć się w iterację 70000, przy czym wszystkie starsze modele również będą działać bez zająknięcia. Konsole oznaczone numerkiem 90 na początku będą natomiast współpracować wyłącznie wtedy, jeśli opatrzono je datacode 8A lub 8B, z tym, że nawet jeśli nie posiadacie takowych, nie ma co panikować, ponieważ jakby dobrze poszperać w internecie, specjaliści od modyfikacji również i na to znaleźli odpowiednie remedium. W moim przypadku niestety nie mogłem sobie pozwolić na podłączenie do slimki dysku twardego, dlatego też podobnie jak kilka miesięcy temu w przypadku PlayStation Classic, posłużyłem się zgrabnym i miniaturowym pendrive'em o pojemności 256 GB, które to spokojnie wystarczyła mi na umieszczenie w środku wszystkich posiadanych przeze mnie tytułów. W związku z tym, że port USB w konsoli Sony działały w standardzie zbliżonym do wartości 1.1, nie trzeba inwestować wielkich pieniędzy w pamięci obsługujące generację 3.0 i powyżej, ale ma to też niestety parę istotnych minusów. Przede wszystkim większość cutscenek z gier w takim przypadku będzie się zauważalnie zacinała, a samo ładowanie gier będzie zachodziło znacznie dłużej. Na tym etapie miałem zatem już konsolę w pełni działającą na współczesnym telewizorze z szybkim i łatwym dostępem do całej biblioteki gier. Na sam koniec pozostawiłem sobie zatem kwestię związaną z kontrolerami po kablu, która jest absolutnym sztosem. Pomimo tego, iż uwielbiam DualShocka 2, uważając go za gamepad niezwykle wygodny i precyzyjny, długość przewodu, na którym go osadzono, nie pozwalała mi na w pełni komfortową rozgrywkę na kanapie oddalonej o kilka metrów od konsoli. Nie ma co zresztą ukrywać, że funkcja sterowania bezprzewodowego jest po prostu znacznie przyjemniejsza i nie krępuje w żaden sposób ruchów swojego użytkownika. Oczywiście granie w ten sposób na PlayStation 2 możliwe jest już od dawna, ponieważ w internecie bez problemu można znaleźć oferty sprzedaży tanich zamienników, które oferują taką funkcjonalność. Niestety sam poziom wykonania takich kontrolerów pozostawia już sporo do życzenia i za kwotę od 50 do 100 zł dostaniemy najpewniej jakiś niewłaściwie spasowany kawałek taniego plastiku, który nie dość, że źle leży w rękach, to jeszcze nierzadko obarczony jest psującym rozgrywkę paskudnym input lagiem.
I tutaj na białym koniu wjeżdża firma 8BitDo, która specjalizując się m.in. w tworzeniu różnej maści przejściówek, stworzyła specjalne konwertery, za pomocą których możemy podłączyć do naszej retrokonsoli najnowsze gamepady. Dokładnie takie samo rozwiązanie pokazywałem wam już przy okazji materiału z PS Classic, jednak w tym konkretnym przypadku 8BitDo Retro Receiver dedykowany jest specjalnie konsolom PlayStation 1 i 2. To niewielkie urządzenie stylizowane na końcówkę oryginalnych padów nie wymagało ode mnie praktycznie żadnej konfiguracji, działając natychmiast na zasadach plug and play. Tak naprawdę jedyne co trzeba było zrobić samemu to sparowanie kontrolera zgodnego z listą podaną na stronie producenta poprzez wciśnięcie czerwonego guziczka na obudowie i voila! Czarnula właśnie dostąpiła zaszczytu obsługi poprzez DualShocka 4. Oczywiście podłączyć można również inne kontrolery, takie jak DualSense czy większość padów dostępnych w ofercie 8BitDo, jednak osobiście nie mogłem się również oprzeć pokusie skorzystania z pada Xbox Series, który również sparował się błyskawicznie i działał tak samo dobrze. Jedną z najważniejszych kwestii w tym wątku jest jednak to, że użycie konwertera zapewnia niemal nieodczuwalny lag, przez co śmiało możecie odpalać dynamiczne platformówki jak Ratchet & Clank albo kompetytywne bijatyki pokroju Tekkena 5. Testowane przeze mnie w ten sposób tytuły za każdym razem prawidłowo reagowały na polecenia, które im wydawałem, a przypisanie przycisków tudzież funkcjonalność analogów odbywały się w pełni automatycznie. Nie wiem jak dla was, ale w mojej opinii takie gadżety są po prostu genialne i każdy retromaniak powinien je mieć w swoim domu. Ostatecznie dokonałem zatem trzech prostych modyfikacji, na które musiałem wydać parę stówek, ale efekt końcowy był tego warty. Moje PlayStation 2 żyje, a co najlepsze wyświetla obraz wysokiej jakości na dużym telewizorze, umożliwiając jednocześnie błyskawiczny dostęp do ogromnej biblioteki gier, obsługiwanej przez nowoczesne i bezprzewodowe kontrolery. Brzmi jak bajka, ale jest to rzeczywistość, zatem nie pozostaje mi już nic innego jak oddanie się wielogodzinnej, nostalgicznej rozrywce, natomiast was zapraszam do podzielenia się opinią na temat takich usprawnień w komentarzach oraz oglądania pozostałych materiałów na kanale. Na razie, cho.